To najlepszy i najbardziej komfortowy środek komunikacji w Azji, czyli skuter. Wynajęcie takiego cacka to 20-30 zł za dobę oraz paliwo jest śmiesznie tanie. Także serdecznie polecam ten cud techniki. Jesteśmy na Emerland Pool, czyli gorące źródła. Także pokażę wam, jak wyglądają te niby krystaliczne, czyste wody tutaj. Słońca nie ma, także ten kolor nie będzie taki, jakbyśmy chcieli, ale zaraz wam pokażę. Idziemy. Jak się jest białasem, to się płaci tu, a jak się jest tutejszym, to się płaci tu. Woda na wejściu jest bardzo czysta, lecimy na ten cały Emerald Pool. Kilometr 400. On pewnie będzie w pizdę ludzi, nie? Jeziorko pewnie 2x2. Kolejka 30 minut, żeby zamoczyć nogi. Wykąpię się i do widzenia. I za to płacisz 20 zł. No i powolnym krokiem dochodzimy do Emerald Pool, inaczej szmaragdowego basenu. Zbiornik z krystalicznie ciepłą wodą przyciąga masę turystów rocznie. Swój szmaragdowy kolor zawdzięcza wodom termalnym, które wydobywają się ze skał wulkanicznych z głębi ziemi. Dla mnie osobiście było to miejsce resetu. Azja naprawdę może zmęczyć, a takie miejsce potrafi dać odpoczynek. Jedynie co musicie tam zrobić, to zrelaksować się. A i pamiętajcie, nie wolno tam jeść. Także zalecany bardzo, bardzo syty posiłek przed Emerald Pool. Emerald Pool to bardzo fajne miejsce, żeby się orzeźwić, naprawdę. Myślałem, że troszkę będzie jaśniejsza ta woda, będzie bardziej przejrzysta, no ale z racji tego, że jest dużo osób, ten muł się unosi i ta woda na pewno jest przejrzysta, ale o 7 rano, jak nie ma nikogo, albo już na ostatkach, jak wszyscy pójdą sobie. Cena 20 zł, no nie jest dużo, a jesteście w naturalnym basenie pośród dżungli. Fakt, że z paroma turystami, ale maksymalnie to jest do 70 osób. Piękna sceneria, fajnie się orzeźwić. Zapraszam serdecznie. Jakieś 50 km od Krabi. Strażnik Teksasu, on tu dowodzi i wyznacza turystom, co mogą, czego nie mogą. Ten oto tu pan. Ma fajne kaloszki. I on tu wydziela całą banderolę. Basen jest cieplutki. To już wersja z GoPro. Zaczyna padać. Ale widoczność chyba malutka, wiecie. To nie jest ten taki krystaliczny basen. Chociaż coś tam widać. Thank you.
tych wad. Nie odmówiłbym sobie ciepłego, tropikalnego deszczu. Pamiętajcie, żyjcie chwilą, bawcie się, podróżujcie i stojecie na dole. Z Emerald Pool przenosimy się do Aonang, jedna z największych turystycznych miejscówek prowincji Krabi. Wiecie, mnóstwo hoteli, plaże, możliwość nurkowania, bardzo dobre restauracje, przyciągają wielu backpackerów, jak i turystycznych placków. Z pobliskiego Krabi to jedyne 30, no może 40 minut skuterem. Aonang słynie z kapitalnego zachodu słońca, którego nie udało mi się zarejestrować, ponieważ było pochmurnie. Ale to właśnie tak spędziłem moją pierwszą ciepłą Wigilię. A to jedna z najlepszych reklam, jakie widziałem. Pizza Thailand. Jesteśmy w Aonang. Pierwsza rzecz jest Wigilia. Także wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Pierwsza rzecz z Aonang, jaką chciałem wam pokazać, to jest high tide i low tide, czyli przypływ i odpływ wody. No. Takiego i przypływu i odpływu to dawno nie widziałem, także zobaczcie sami. To jest high tide, czyli przepływ. Robi się tak zwany low tide, czyli woda odchodzi w stronę tego, tam. Dali. Jak widzicie na załączonym obrazku, moja dłoń się zamknęła. Bardzo ciężko jest dogadać się z Azjatami. Nie chciałem już walczyć, że Holland to Poland. Niech już tak będzie. Ja mam żółte okulary. I choć znajdowałem się w przepięknym miejscu, to zrozumiałem jedną ważną rzecz. Cokolwiek byście nie zrobili i gdzie byście nie byli, w ten szczególny dzień Wigilia zawsze będzie Wigilią. Pewnych rzeczy po prostu nie da się skopiować. Tak to było w Wigilię tutaj w Aonang, w mieście turystycznym, ale przepiękny widok. Plaża nie jest zbyt złocista, ta z takich broszurek turystycznych, ale ma swój klimat. Powietrze jest świeże,
Moi drodzy, ten odcinek na pewno zobaczycie gdzieś tam na wiosnę, ale chciałem wam życzyć zdrowych, wesołych świąt. Ale to co najważniejsze, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Jeszcze wam pewnie złożę kolejne życzenia w Phuket. Będziemy po drugiej stronie tam o Tajlandii. Także to tyle z tego odcinka, moi drodzy. Pamiętajcie, podróżujcie, bawcie się, zwiedzajcie, spełniajcie marzenia, bądźcie zdrowi, bo to jest najważniejsze w życiu. Pozdrawiam serdecznie.